Żary i znajdujący się tuż przy mieście Zielony Las oraz Światowy Geopark UNESCO Łuk Morzakowa, bo o nich będzie opowieść, to miejsca wyjątkowe. Każde ze swoją bogatą historią i ściśle powiązane ze sobą nawzajem. Żary otrzymały prawa miejskie w 1260 roku i od tego czasu na przestrzeni wieków zmieniały właścicieli i przynależność do państw. Miasto często zmagało się z przeciwnościami losu, odbudowując się i stając się silniejszym, lecz jego mieszkańcy zawsze mogli czuć się pewnie i nazywać je swoim domem. Leżący na granicy Polski i Niemiec Światowy Geopark UNESCO Łuk Morzakowa oddalony jest od Żar kilkanaście kilometrów. W 2015 roku uzyskał status Geoparku Światowego UNESCO, a w 2016 roku czytelnicy National Geographic Traveler okrzyknęli go mianem Cudu Polski. To południowo-zachodnie tereny województwa lubuskiego, a po stronie niemieckiej wschodnie krańce Brandenburgii i Saksonii. Charakterystyczny kształt tej formy geologicznej, podkowy otwartej w kierunku północnym o długości 40 km i szerokości od 3 do 5 km, której środkowa część rozdzielona jest tarasową doliną Nysy Łużyckiej, ukształtowany został około 300 tysięcy lat temu, podczas ery zlodowacenia środkowo-polskiego. To ślad działalności lodowca i moreny czołowej. Postępujący ze Skandynawii lodowiec piętrzył tereny. Pofałdowanie to doskonale widać na mapach topograficznych, zdjęciach lotniczych i satelitarnych. Przesuwając się, odkrywał pokłady węgla brunatnego, ilów ceramicznych i piasków szklarskich oraz materiału budulcowego. I właśnie tym tropem będziemy podążać, przez teren samego Łuku i przyległy do niego region, Żary i Zielony Las. Ziemie te przyciągały pierwszych osadników bujnymi i obfitymi w zwierzynę i owoce lasami. Archeolodzy do dziś odnajdują ślady kultury łużyckiej, którą można bliżej poznać w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach, mieście, od którego zaczynamy podróż. W stolicy polskich Łużyc, jak często nazywane są Żary, możemy odnaleźć w najstarszych budowlach miejskich ślady skutków zlodowacenia. Lodowiec przyniósł ogromną ilość głazów narzutowych, łatwy do wydobycia i szczególnie mocny budulec kształtował rozwój tego terenu. We fundamentach kościółka pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła, kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, kompleksie pałacowo-zamkowym, a także murach obronnych znajdują się kamienie, które nanosiła morena czołowa lodowca. Obecnie miasto jest swoistą bramą wiodącą ku Łukowi Morzakowa, zapewniające turystom pełną infrastrukturę. Jęzor tego samego lodowca, który ukształtował Łuk Morzakowa, spiętrzył ten teren do wysokości 227 metrów nad poziomem morza. To najwyższy punkt województwa lubuskiego, Góra Żarska. Dzisiejszy Zielony Las zwany jest również Żarskim Lasem. Głębokie jary, źródełka i wąwozy to również ślady jego działalności. Zielony Las stał się znakomitym terenem łowieckim dla właścicieli Żar, Promniców. Wybudowali oni tutaj zamek leśny, którego kształt znamy tylko z rycin. Do miejsca, w którym się znajdował, wciąż prowadzi trakt z witającymi nas dwoma majestatycznymi dębami. W 1864 roku postawiono 16-metrową wieżę widokową, wykonaną częściowo z kamieni przyniesionych przez morenę polodowcową. W pogodny dzień, stojąc na tarasie widokowym, możemy dostrzec na horyzoncie Karkonosze. Druga pod względem wieku budowla w Zielonym Lesie to wieża Bismarka. Budowę rozpoczęto 1 kwietnia 1914 roku. Na skutek wybuchu I wojny światowej pracę wstrzymano i nigdy w pełni nie ukończono. Wieża ma około 25 metrów wysokości.
Łatwość eksploatacji węgla, piasków i ołów ceramicznych wpłynęła na wzmożone osadnictwo terenów okalających Żary, a także rozwój przemysłu. Podziemne wyrobiska, wylatujący z nich dym, a niekiedy płomienie, działały na wyobraźnię. To tutaj urodziła się legenda o żarskim bazyliszku, ziejącym ogniem stworzeniu, które pożerało ludzi. Dziś jego miniaturę możemy zobaczyć na studni w Żarskim Rynku. Natura zaciera ślady ludzkiej działalności, trel ptaków i szum wiatru zastąpił zgrzyt maszyn. Przechadzając się po zielonym lesie, idąc wytyczonym szlakiem, niejednokrotnie stępamy po dawnych trasach transportowych. Ślad wyrobisk kopalni Marin 3 to wyraźny nasyp przebiegający z południowego zachodu na północny wschód. Pozostałościami szybów górniczych są fragmenty ceglanej obudowy, ich wlotów, podstawy maszyn wyciągowych i ceglane podstawy konstrukcji wydobywczej. Spoglądając na zarastające zbiorniki wodne, widzimy pozostałości wyrobisk odkrywkowych. Spacerując bądź jadąc rowerem, możemy odczuć na własnej skórze bogactwo form geologicznych. Teren jest silnie pofałdowany i stanowi idealne warunki do trenowania dla sportowców, amatorów i zawodowców. W obrębie lasu znajduje się stadion Syrena oraz kompleks sportowo-rekreacyjny Źródlana. Z wysokości kominów nieistniejących już mirostowickich zakładów ceramicznych możemy dostrzec wypiętrzenie terenu, wzniesienia żarskie, ukształtowane przez lodowiec. To tutaj, w Mirostowicach Dolnych, wiosce należącej do gminy Żary, znajdowały się obfite złoża iłów, które stanowiły dobry surowiec do wyrobu materiałów budowlanych. W okresie Prosperity zakład produkował około 12 tysięcy sztuk cegieł na godzinę. Charakterystyczną ceramikę budowlaną oraz żółtą cegłę klinkierową możemy zobaczyć do dziś na fasadach okolicznych domów, a antropogenicznym znakiem są niewielkie okoliczne jeziorka, o których wspomnimy więcej nieco później. Przenosimy się na wschodni kraniec Łuku do miejscowości Trzebiel. Kilka razy doszczętnie zniszczony, zawsze się odbudowywał. Symbolem tego może być zrewitalizowany rynek, który jest sercem tej miejscowości. Świadkami burzliwej historii Trzebiela są pozostałości baszty Bramy Żarskiej. Warto odwiedzić jeszcze miejsce straceń z pozostałością szubienicy studniowej z XVI wieku oraz diabelski kamień, największy głaz nożytowy na terenie Łuku Murzakowa. Kierujemy się ku środkowi Łuku do dwóch graniczących ze sobą miejscowości Łęknicy i Bad Moskoł. Tutaj doskonale widać przemysłową historię obszaru. Węgiel brunatny był wydobywany metodą podziemną i odkrywkową. Przemysł górniczy funkcjonował tutaj od połowy XIX wieku do drugiej połowy XX wieku. Liczne pogórnicze zagłębienia terenu wypełnione są wodą. Jest ich około 300. Z czego około 100 po polskiej stronie. Stanowią widoczny ślad działalności człowieka i tworzą unikalny w skali europejskiej krajobraz pojezierza antropogenicznego. Woda w zbiornikach mieni się feerią barw. Węgiel brunatny zabarwił wody na kolor brunatny i czerwony, iły i gliny na wszelkie odcienie zielonego, natomiast piaski szklarskie na błękitny. Utworzona tutaj geościeżka, dawna kopalnia Babina, przybliża turystom istotę tego terenu. Kilkukilometrowa trasa prowadzi przez były teren górniczy od Łęknicy do miejscowości Nowe Czaple. Spoglądając z wieży widokowej, ciężko uwierzyć, że jeszcze 100 lat temu miejsce to było zapylone, szare i pozbawione życia. Antropogeniczne pojezierze to nie jedyny widoczny ślad górniczej historii. Wokół największego zbiornika, Afryki, nazywanego tak ze względu na swój kształt, jest mnóstwo przypominających powierzchnię księżyca z wałowisk i hałd pogórniczych. Podziemne, wyeksploatowane wyrobiska zapadły się i wypełniły wodą. Podobnie było z wyrobiskami odkrywkowymi.
połączeniu ze zwałowiskami wydobytych skał oraz naturalnym ukształtowaniem terenu stworzyły wyjątkowy krajobraz. W Łęknicy powstało Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Parku Łuk Murzakowa, które promuje wiedzę dotyczącą Łuku Murzakowa. W miejscowości Bad Muskau znajduje się obiekt wpisany na listę UNESCO. Jest to zamek Hermana von Püklera, który jest założycielem Parku Murzakowskiego. To najpiękniejsze i największe założenie ogrodowe w tamtych czasach. Do dziś ogród robi wrażenie na turystach, ale też specjalistach od architektury krajobrazu. Uznawany jest za arcydzieło sztuki ogrodowej XIX wieku. Niedaleko Parku Murzakowskiego znajduje się inny, także uroczy i wyróżniający się na tle innych, Park Rododendronów w Kromlau. Przyciąga on nie tylko miłośników różaneczników, ale także unikatową budowlą Mostem Rakoca, zwanym także Mostem Diabła. Wykonano go w 1860 roku z kamieni bazaltowych przywiezionych z Górnych Łużyc i Czech. Znajdujemy się na zachodnim skraju Łuku Murzakowskiego w miejscowości Klein-Kölzech. W dawnej cegielni, która funkcjonowała od 1892 roku do lat 60. minionego wieku, wypalono w piecu Hoffmana żółtą cegłę klinkerową. Obecnie swoją siedzibę ma tutaj Geopark Łuk Murzakowa. Sam budynek oraz piec ceramiczny, w którym wypalono cegły, to wyjątkowe zabytki techniki zachowane w bardzo dobrym stanie. Zwieńczeniem naszej podróży będzie wejście na wieżę nad jeziorem Felixsee. Jest to miejsce dawnej kopalni węgla brunatnego, która została zamknięta w 1930 roku. Sama wieża nad jeziorem Felixsee ma 36 metrów wysokości i udostępniono ją do zwiedzania w 2004 roku. Widać z niej całe turkusowe jezioro Felixsee oraz dalszą okolicę. Podróż po Łuku Murzakowa to zapewne wspaniałe źródło wiedzy z zakresu geologii. To również cieszące duszę widoki i bliskość natury. To także refleksja nad tym, jak człowiek z naturą przekształca świat. Łuk Murzakowa to przykład, że działanie razem z naturą przynosi dobre efekty.